W Wrocławiu wybuchł potężny pożar. Zapaliła się wielka sortownia odpadów plastikowych na Maślicach. Wielu widzów przysłało nam zdjęcia na adres widzowie@fakty.com. Za wszystkie bardzo dziękujemy i przypominamy, że czekamy też na zdjęcia i filmy z innych wydarzeń. W tej chwili trwa dogaszanie pożaru. Nikomu nic się nie stało, ale wszystko wyglądało naprawdę groźnie. Z kamerą na miejscu był Marcin Brodowski. Kłęby gęstego czarnego dymu były widoczne z odległości wielu kilometrów. Zaniepokojeni mieszkańcy Wrocławia dzwonili na pogotowie ratunkowe i pytali, czy jest on trujący. Jest ten dym na pewno toksyczny, z tym, że wiatr, który teraz tutaj właściwie działa troszeczkę na naszą korzyść, cały proces palania unosi wysoko w powietrze. Strażacy z jednostki dowodzonej przez kapitana Jarosława Pruchnika byli pierwsi na miejscu pożaru. Już wtedy budynek był nie do uratowania. Warunki skrajne, temperatura na zewnątrz wysoka. Pożar gasiło 20 jednostek Straży Pożarnej z miasta i powiatu wrocławskiego. Sieć hydrantowa była niewydolna, wodę czerpano z pobliskiego stawu. Ogień był na zewnątrz całej hali. Po kilkuminutowych działaniach zawaliła się pierwsza ściana i dach tego budynku. Przyczyna wybuchu ognia jest już znana. Z tego co wiemy na tą chwilę od służby ochrony najprawdopodobniej jest to podpalenie, bo mają na monitoringu kogoś nagranego, który to podpalił. Firma, której budynek się zapalił, zajmuje się recyklingiem. W hali sortowano i pakowano tworzywa sztuczne. Z wstępnych informacji wynika, że dzisiaj w dniu wolnym w tym miejscu nie powinno nikogo być, ale dopiero po ugaszeniu pożaru będziemy mogli przeszukać tę halę, przeszukać pogorzelisko i wtedy z całą pewnością stwierdzić, czy w tej zawalonej hali nie ma jakichkolwiek ciał. Dogaszanie pogorzeliska trwać może nawet całą noc. Wrocław, Marcin Brodowski.